Stoję przed budynkiem publicznego przedszkola w Pielgrzymowicach, wsi na Górnym Śląsku w powiecie pszyńskim, na którym widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Karolowi Miarce. Oto ja, czyli Karol Miarka. Witam w miejscu, gdzie urodziłem się w 1825 roku, a w latach 1850 do 1869 roku pracowałem jako nauczyciel i organista. Jakież tu zaszły zmiany? W XIX wieku, czyli w moich czasach, budynek był szkołą i mieszkaniem organisty. Stąd nazywany był organistówką. Tak wyglądały wówczas budynek, ogród i kryta słomą stodoła. Tutaj zacząłem pisać pierwszą w historii Pielgrzymowic kronikę szkolną. Kronika przetrwała burzliwe dzieje Górnego Śląska. W chwili wybuchu II wojny światowej znajdowała się w budynku nowej szkoły. Był to okazały budynek w centrum Pielgrzymowic na Wielkiej Stronie. Szkołę wybudowano w latach 1901 do 1902 i była wizytówką wioski umieszczoną w pocztówkach. Wracam jednak do organistówki. W latach 70. XX wieku ówczesne lokalne władze podjęły decyzję o rozbiórce budynku do fundamentów, na których powstał obiekt pełniący funkcję gminnej biblioteki, przedszkola i domu nauczyciela. Dzisiaj, to jest w 2014 roku, po niedawnej radykalnej rozbudowie i modernizacji, budynek przedszkola służy około 100 przedszkolakom. Zbliża się 189. rocznica moich urodzin, dlatego zostałem zaproszony do podróży w kapsule czasu oraz na wirtualny spacer po Miarkówce, bo tak wszyscy nazywają to miejsce. Czyli schodzimy po schodach i na prawo szatnia dla wszystkich grup przedszkolnych. Tutaj jest kuchnia i nasze panie przygotowujące śniadanie. Jest jeszcze grupa najmłodsza, czyli grupa Biedronek. Idziemy ciągle prosto i wychodzimy na ogród przedszkolny. Na mnie niestety już czas, także do zobaczenia wkrótce.